Guten Abend, willkommen zum zweiten Tag der Konferenz Archiv Freischaltung. Ich bin Hanna Radziejowska, die Leiterin des Pileckiego Instytutu. Nazywam się Hanna Radziejowska, jestem dyrektorką Instytutu Pileckiego w Berlinie. Zanim rozpocznę tę dyskusję, chciałabym powiedzieć dwa zdania po polsku oraz po angielsku. Szanowni Państwo, krótka uwaga do naszych anglojęzycznych słuchaczy. Proszę kliknąć na ikonkę z globusem, wybrać swój język. Listwy, wybranie polskiego tłumaczenia. Jeżeli ktoś nie widzi języka polskiego, to znaczy, że trzeba zaktualizować szybko program Zoom. To jest opcja wyłączyć, włączyć program. Wszystko już powinno działać. Ok, so Zurich zu Diskussion. Wracamy więc do dyskusji. Instytut Pileckiego otworzył wczoraj swoją pierwszą salę w archiwum w Warszawie i w ramach wielu panelów różni eksperci, ludzie pracujący w archiwach, naukowcy dyskutowali o kulturze, historii i o granicach otwarcia archiwów. W zeszłym roku w Instytucie Pileckiego w ramach kooperacji, współpracy z Bundesarchiv rozpoczęliśmy digitalizację, cyfryzację dużych zbiorów archiwalnych z Centralnego Archiwum w Ludwigsburgu, archiwa poświęcone zbrodniom nazistowskim i organom sprawiedliwości w tym okresie. I rozpoczęliśmy poszukiwania informacji na temat zbrodni nazistowskich. Otwarcie archiwów to także drugi temat, mianowicie odpowiedzialność. W Polsce podkreślamy zwykle niemieckie zbrodnie nazistów III Rzeszy. Dzisiaj chcemy jednak otworzyć ten temat trochę szerzej. Chcemy zadać pytania dotyczące Austrii, również w kontekście historii nigdy nie ukaranego Franza Maurera, tak zwanego kata Wilna, który nie został pociągnięty do odpowiedzialności. To są dyskusje, które otwierają tematy takie jak traumy polityczne, społeczne konsekwencje, które mają znaczenie dla naszego dzisiejszego życia. Procesy norymberskie stały się symbolem takiego rozliczenia się ze strasznymi przestępstwami, ze strasznymi zbrodniami II wojny światowej, ale czy można powiedzieć, że ci oprawcy, sprawcy, zbrodniarze zapłacili rzeczywiście należną cenę, ponieśli karę za życie ofiar? Będziemy o tym dzisiaj rozmawiać. Jednym z naszych gości jest pan dr Andrzej Angryk, wspaniały eksperta, śledczy do spraw zbrodni wojennych, autor wielu książek poświęconych działaniom wielu grup, a także jest autorem dwutomowej pracy pod tytułem Akcjon 1005. Andrzej Angryk jest inicjatorem inicjatywy upamiętniającej ważne miejsca związane z okresem III Rzeszy i także realizuje projekty poświęcone kulturze i historii. Serdecznie pana witamy. Naszym drugim gościem jest austriacki reżyser Christian Frosch, reżyser, autor scenariuszy, producent, autor wielu nagrodzonych filmów, filmu o Kawce między innymi. I również autorem filmu z 2007 roku poświęconego Franzowi Murerowi. Film zatytułowany Murer wygrał wiele nagród, między innymi austriacką nagrodę filmową w roku 2019,
również nagrodę za najlepszy film fabularny. To film rzeczywiście bardzo wyjątkowy. Christian Frosch konstruuje tutaj taki proces skierowany przeciwko Francowi Murerowi. Ten proces odbywa się w 1963 roku, 2 lata po procesie Eichmanna i Franz Murer mimo wielu zeznań ofiar i rodzin ofiar został uniewinniony. Serdecznie witam Christiana Frosza. Z nami jest również pani dr Joanna Nigel, stypendystka i badaczka w Instytucie Pileckiego. Ona zajmuje się badaniem terroru okupacji niemieckiej na Mazowszu, żeby wyjaśnić naszym gościom, to jest region wokół Warszawy. Tym regionem zajmuje się właśnie pani dr Joanna Nigel, a także jest kuratorką wystawy Zawołani po imieniu, która otrzymała nominację do najlepiej zaprojektowanej wystawy 2020 przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej. Podczas dyskusji możecie państwo zadawać pytania. Bardzo proszę o zadawanie ich w formie pisemnej przy użyciu funkcji Q&A, pytania i odpowiedzi. To na dole w Państwa menu w okienku Zooma. Ja oczywiście będę czytała te pytania i zadawała je naszym gościom. Więc szanowni Państwo, ja rozpocznę naszą dyskusję od takiego dość podstawowego pytania. Czy lektura, czy zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi procesów, z dokumentami procesowymi i śledczymi, czy to umożliwi nam odkrycie i zrozumienie tego terroru II wojny światowej? Do tej pory te dokumenty nie były łatwo dostępne, nie były łatwe do użytkowania, do użycia. Czy te dokumenty są ważne, żeby zrozumieć to, co działo się podczas II wojny światowej? Chciałabym zacząć od skierowania tego pytania do pana doktora Andrzeja Angryka. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo za zaproszenie i chętnie odpowiem od razu na to pytanie. Po pierwsze, myślę, że dla tych z Państwa, którzy nie znają się tak dobrze, jeżeli chodzi o te procesy, to przede wszystkim są to procesy prowadzone w stosunku do oskarżonych, czyli do osób, które o ile przeżyły, to są osoby, które przesłuchiwane są na okoliczność tego, czy przyczyniły się do zbrodni, czy są odpowiedzialne za zbrodnie popełnione podczas określonego okresu czasu. I jeżeli prokuratura dobrze prowadzi swoją pracę, to te akty korespondują z zeznaniami tych osób, które zostają przesłuchiwane w ramach danego procesu. Tutaj dochodzi do takiego napięcia między tą dokumentacją, czyli niezależnie od takiej ugruntowanej w danym czasie dokumentacji, to otwarcie archiwów przynosi zupełnie nowe spojrzenie na to. Więc na przykład to, że powiedzmy w roku 1941 w danym miejscu rozstrzelano tyle i tyle osób, ale to takie okrucieństwo tej zbrodni, jak to się odbyło, jak to jest specyfika tych postępowań procesowych, dlatego że sprawcy tylko w pewnym stopniu są w stanie jakby uciec przed tymi oskarżeniami, kiedy, nie wiem, robi się nieprzyjemnie. Na przykład jeżeli, nie wiem, w innych kontekstach, jeżeli na przykład prowadzony jest wywiad, można próbować uciekać przeciwko dziennikarzom, tak? Można się spróbować wymigać przed odpowiedzią. W przypadku przesłuchania prowadzonego przez prokuraturę przed sądem jest to zupełnie inny kontekst. Także jeżeli, w szczególności, jeżeli nie ma żadnych innych świadków, jeżeli nikt na przykład nie przeżył, a sprawcy obwiniają się wzajemnie, przede wszystkim wtedy dowiadujemy się więcej o zbrodni jako takiej, ale także dowiadujemy się o szczegółów, o zbrodniach, które w inny sposób nie zostały udokumentowane. I dla mnie to jest taką mocną stroną
tego procesu dochodzeniowego czy śledczego, bez którego nie mielibyśmy tej perspektywy. To jest moja pierwsza wypowiedź, a w dalszej dyskusji mogę to chętnie uzupełnić przykładami bądź też innymi puentami, ale to tyle jako taki wstęp. Dziękuję bardzo. Myślę, że powinniśmy pogłębić ten temat później. Ale teraz pytanie do pana Krystiana Frosza. Pański film jest przede wszystkim taką historią, oczywiście o okresie powojennym w Austrii, ale w tym filmie widać tę ogromną pracę, którą włożono w przeczytanie prawdziwych akt rozprawy. Są tutaj w filmie aktorzy, którzy widzisz, też czytają zeznania prawdziwe świadków. To przypomina taką oral history, przekazywanie ustnej historii. Co dzieje się? Co udało się zbadać podczas pracy nad tym filmem? Więc zgadzam się z tym, co powiedział mój przedmówca i też mogę uzupełnić, że to, co znajduje się w tych protokołach, to jest taki stempel tego czasu, w którym je sporządzono. Także ma się też taki wgląd w to, gdzie znajduje się dane państwo w danym okresie. Taki kontekst się pojawia. To, co jest też interesujące dla mnie w tych protokołach, to to... Myślę, sprawcy i ofiary żyją w różnych światach, a w sali sądowej te dwa światy spotykają się ze sobą i widać, że dochodzi do takich... Nie mają ze sobą nic wspólnego i tu powstaje takie napięcie, które jest bardzo wyczuwalne w tych protokołach. Także to jest też dla mnie bardzo interesujące. Ta praca nad filmem, te protokoły, one w filmie pojawiają się nie tyle słowo w słowo, co podane są treści z tych protokołów. Także to nie tyle ma taki charakter takiej oral history, tylko jakby budowałem dialogi bazując na tych, czy opierając się na tych protokołach. Dwa lata wcześniej odbył się proces Eichmanna. Tutaj są dokumenty audio, które, z którymi się zapoznałem. Dokumenty same w sobie są takie bardzo rzeczowe. One bardzo dokładnie donoszą o tym, jest na przykład jakieś jedno zamknięte zdanie albo coś takiego jak na przykład... świadek zaczyna wypowiadać się w stosunku czy przeciwko, czy obarczając winą sprawcę. Także tego typu zdania. Nie ma to charakteru pracy dziennikarskiej. Nie udało mi się przeprowadzać rozmów z świadkami tego procesu, dlatego że wszyscy, którzy bezpośrednio byli zaangażowani w ten proces, już nie żyją. Ale czy rozmawiał pan z rodzinami świadków? Rozmawiałem z dziećmi, byłem w Izraelu i tam rozmawiałem z osobami, które przeżyły getto w Wilnie, też z dziećmi ofiar, ale nie spotkałem nikogo, kto byłby zaangażowany w ten proces bezpośrednio. Też interesujące było to, jakie różne legendy krążą w tych rodzinach osób, które były w proces zaangażowane. I też to, co się wykrystalizowało tutaj, to że dopiero niestety po tym, jak prace nad filmem zostały zakończone, ktoś, kto zobaczył ten film w Jerozolimie, który wtedy w procesie był zaangażowany jako tłumacz. On się potem, Benjamin Shilo, on się nazywa, potem się do mnie zgłosił. Także to jest bardzo interesująca historia. On przeżył Holokaust w Rumunii i ten proces to była dla niego pierwsza taka bezpośrednia konfrontacja. On wyemigrował do Izraela i to była pierwsza konfrontacja z własną historią. I także dla niego
został, powiedzielibyśmy dzisiaj, zretraumatyzowany poprzez ten proces. I po tym filmie powiedział mi, że jak go oglądał, to musiał wielokrotnie go zatrzymywać, robić przerwę, bo po prostu zbyt mocne było dla niego to przeżycie. Będziemy jeszcze mówić o tym problemie, tej relacji między świadkami, ofiarami, sprawcami w kontekście wojennym. Do tego wrócimy. A teraz chciałam zadać pytanie pani dr Nickel. To pierwsze pytanie. Jak ważne dla ciebie, jest praca z dokumentacją procesową dla dowiadywania się o historii terroru podczas II wojny światowej? To jest ogólne takie pytanie, z jakimi dokumentami pracują polscy historycy też jakby normalnie. Dziękuję bardzo za to pytanie. Zacznę od tego, muszę powiedzieć, że nasza wiedza o niemieckich zbrodniach jest tylko wydaje się być taka obszerna. Często brakuje nam śladów, brakuje nam świadków tych wydarzeń, albo nasze informacje i dokumentacja jest niekompletna albo rozprzestrzeniona. Niemcy raczej niszczyli dokumentację i też dokumenty, które powstawały w okupowanej Polsce, też w dużej mierze zostały zniszczone. I alianci przejęli dużą część dokumentacji niemieckiej, także dokumentacja powojenna, w szczególności akty czy dokumentacja procesowa, dają zupełnie nową perspektywę badawczą. Z jednej strony dostarczają nam informacji stricte historycznych dotyczących warunków życia podczas II wojny światowej. To oznacza, że możemy próbować na tej podstawie opowiedzieć taką mikrohistorię poszczególnych regionów Polski okupowanej przez Niemców i ją zrekonstruować, także zajmować się takim studium przypadku danego regionu. Z drugiej strony przybliżają one nam historię tych zbrodni, które przestają być anonimowe. Jak wiemy, prawie wszystkie wyroki niemieckich sądów opierały się na założeniu, że Shoah była akcją czy zbrodnią popełnioną przede wszystkim przez Hitlera i Himmlera, a wszyscy inni, którzy rzeczywiście wdrażali czy byli zaangażowani w tę zagładę, nie ponosili bezpośredniej winy i też nie zostali w dużej mierze do odpowiedzialności pociągnięci. Także jesteśmy w stanie na podstawie tej dokumentacji zobaczyć również błędy w działaniu procesowym i te wyniki nie są zadowalające. I tutaj trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego tak się stało? Więc wszystkie procesy, które odbywały się w Niemczech, wszystkim towarzyszyły strukturalne problemy, jeżeli chodzi o kwalifikacje zbrodni, ale też ocenę zbrodni, podczas gdy wyniki odbijały jakby polityczny klimat tego czasu, także czy tych czasów. Nie chcę mówić teraz o ogólnie znanych informacjach, o tak zwanych o tym tak zwanym dogmatycznym rozdarciu czy pożegnaniu czy złamaniu hitleryzmu, ale chciałabym zacytować Józefa Fingera, który już w roku 45, to był, który powiedział, że niemieccy sprawcy byli również ofiarami tego totalitaryzmu. To był biskup, który to powiedział. Więc od momentu ponownego zjednoczenia Niemiec badacze, naukowcy mają znów
dostęp do różnego rodzaju archiwów i kolekcji dokumentów, także jest ogromne zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o konfrontację z różnymi dokumentami, z różnymi materiałami archiwalnymi. I jako przykład mogę wymienić tutaj jedną bardzo istotną publikację, na przykład Sarah Berger, jej książka z roku 2013. To jest ekspertka, jeżeli chodzi o zagładę Żydów, obozy koncentracyjne Belżec, Sobibór i Treblinka, i również zajmowała się, czy zajmuje się losami ludzi, a także losami 121 funkcjonariuszy SS. I druga książka zatytułowana Handlager SS Angeliki Betz. Tutaj to jest książka z roku 2015 o roli że tak powiem, wykształconych zbrodniarzy z różnych krajów Europy Wschodniej. Ona zajmowała się regionem wokół Lublina, a także operacją Reinhardt. I te badaczki, o których mówiłam, nie używają niestety polskiego materiału archiwalnego, żadnego. I dlatego perspektywa polskich ofiar zupełnie nie jest brana pod uwagę w tych badaniach. I uważam, że to jest bardzo ważne. Moim zdaniem to jest ogromnie istotne, żeby badacze, naukowcy mieli możliwość konfrontacji również z tymi źródłami. Ta możliwość jest bardzo istotna, dlatego że jest jeszcze dużo do zrobienia. To jest bardzo interesujące, ta konfrontacja ze źródłami. We wczorajszej dyskusji profesor Jochen Böhler zwrócił uwagę na interesujące czy różnice między Niemcami a Polską. W Niemczech wypowiedzi świadków oceniane są sceptycznym podejściem, tylko raporty wojskowe, które potwierdzają wypowiedź świadka, brane jest pod uwagę jako dokument miarodajny czy wiarygodny. Pytanie do doktora Andrzeja Anglika, czy w pana pracy badawczej też zmierzył się pan z tym problemem, czy spotkał się pan z tym problemem? Pana dwutomowa praca poświęcona jest temu, jak niemieccy sprawcy tuszowali dokumenty czy informacje. Jak można czy to jest, jakby jak można w ogóle udokumentować i udowodnić coś bez zeznań świadków? Czy to w ogóle jest możliwe? To pytanie chciałbym połączyć z tym, co powiedziała pani Joanna Nickel przed chwilą, dlatego że trzeba sobie też wyobrazić ten proces. Znam ten proces związany z trawnikami, ponieważ byłem śledczym w jednym z procesów na początku lat 90. To było wtedy Karl Schreiber, Helge Grabec prowadził to dochodzenie. Rzecz działa się w Hamburgu. I ja znałam również prokuraturę wtedy tam na miejscu dość dobrze. Jeżeli popatrzymy teraz na to, teraz wchodzimy już w czas zimnej wojny i na tę wymianę, czy też nieistniejącą wymianę między instytucjami, no to pani Grabec jako prokurator, jej udało się skazać trzech oskarżonych o zbrodnie w trawnikach
I ona miała taką, trzeba powiedzieć teraz z perspektywy czasu, dosyć naiwną perspektywę, że udało jej się ten obszar jakby prawnie sobie z nim poradzić. To, co później działo się w Monachium podczas jednego z procesów, tam mieliśmy wiele wypowiedzi z tego procesu w Trawnikach i też wiele różnych wypowiedzi mieszkańców z okolic miejscowości Bełżec. Także mimo pracy Głównego Urzędu Ścigania w Ludwigsburgu mógłbym postawić taką tezę, że w czasach Związku Radzieckiego jeszcze próbowano dotrzeć do tych informacji, tylko częściowo te informacje, częściowo się tylko tymi informacjami dzielono. Także nie chciała tego ani strona sowiecka, czy radziecka. I też pytanie, czy z takich taktycznych kwestii procesowych, czy w Niemczech jakby ktoś by się tym wtedy zainteresował, bo wtedy trzeba by się było temu dokładniej przyjrzeć, to się wiąże z tym, o czym mówił pan Frosz, czy sędziowie, czy prokuratura byłaby w stanie sporządzać raporty, z których wynikałoby, jak wyglądała współpraca z kolegami z zagranicy. Po tym przypadku i po upadku Związku Radzieckiego, teraz to będzie inny przykład, trochę skaczę teraz geograficznie, odbywało się duże dochodzenie dotyczące Sonderkommando R, także to była taka samopomoc Volksdeutschów w regionie Odessy i tam przed tym rozpadem dochodziło do różnych form pomocy. To śledztwo zostało wznowione. Czytałem tłumaczenia tych aktów. Było ich mnóstwo. Zajmowały 20-metrowy, pokój o wielkości 20 metrów kwadratowych. I sowiecka agencja prasowa udostępniła te akty. To wpłynęło nie tylko na stosunki wschód-zachód, ale także stosunki wewnątrz jakby Europy Zachodniej, czyli jak długo Wielka Brytania trzymała dla siebie jakieś dokumenty radiowe, na przykład dotyczące między innymi też pracy agencji informacyjnych. Także widać tutaj, ja widzę tutaj jakby dokonania i również zaniechania niemieckich organów sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o ich dokonania, no to one były w dużej mierze odnosiły sukcesy, dlatego że mieliśmy dostęp do różnych informacji, których w przeciwnym razie byśmy nie mieli bez tej pracy, ale w innych kwestiach niemieckie organy sprawiedliwości całkowicie położyły sprawę, dlatego że zupełnie ta działalność nie była w żaden sposób proporcjonalna do tego, ile wiedzieliśmy i co wiedzieliśmy o zbrodniach. Także pytanie pojawia się takie bardzo ogólne, na ile te poszczególne zbrodnie należy się nimi w ogóle zajmować. To, co powiedział pan Böhler wczoraj, moja osobista perspektywa, moje osobiste spojrzenie na to jest takie, wydaje mi się, że liczba stron tych zeznań świadków w Ludwigsburgu, które myślę, że jest, znaczy te akta są najbardziej obszerne właśnie w Ludwigsburgu, to jest moje wrażenie. No i problem jest tutaj taki, że wydaje mi się, że dla śledczych nie były one tak właściwie, nie były przez nich używane. No i teraz przechodzimy do tego, co u pana Frosza w filmie zostało tak bardzo negatywnie pokazane. Więc zgodnie z prawem karnym niemieckim, jeżeli jeżeli chciał się udokumentować, udowodnić zbrodnię, to trzeba udowodnić, że ta zbrodnia została popełniona w sposób okrutny, czyli jeszcze dwa inne punkty.
Czyli chodziło o coś bardzo głębokiego, takie zaobserwowanie samego czynu, to jest coś, co na podstawie czego można było zrekonstruować wydarzenie, ale jeżeli mogę to tak wyrazić, to starsi historycy mówili, że tylko w sytuacjach, kiedy mamy informacje od najbliższego kręgu sprawców, na przykład kochanki czy kogoś innego, tylko wtedy dochodzi do naprawdę do tego, że mamy wiarygodne informacje i naprawdę interesujące informacje. I to sprowadza nas z powrotem do tego punktu, jak możemy, jak wypowiedzi, zeznania świadków mogą zostać, mogą, można im przydać taką wagę, że one nie zostaną powtórzone, czy że w postępie obchodzenia się z tymi źródłami te wypowiedzi zostaną lepiej czy bardziej honorowane, bo bardzo często ignorowano je ze względu na brak wiarygodności, dlatego że sędziowie często mówili, nie jestem w stanie z tym pracować, jeżeli nie mam osoby, która osobiście zezna. Może to jest dodatkowe pytanie do ciebie jako historyka. Wyjaśniłeś już trochę, dlaczego w tych procesach i w tych procesach sądowych, dlaczego te wypowiedzi świadków nie były brane pod uwagę, ale w historiografii te wypowiedzi, te zeznania świadków, ofiar, pani Nikal już o tym tak dosyć ogólnie mówiła, ale czy tam one są brane pod uwagę, są brane na poważnie? Oczywiście, jeżeli chodzi o badania historyczne, to te zeznania są bardzo istotne, nie można z nich zrezygnować. I ja chciałbym to podkreślić, że historyk może używać pojęcia morderstwo inaczej niż prawnik. My w Niemczech, to jest paragraf 211, na którego podstawie musimy działać, do tego zobowiązany jest prawnik, ale nie historyk. Dlatego te dokumenty jestem w stanie używać w sposób zupełnie inny, pracując historiograficznie, dlatego że nie muszę tam wtedy prowadzić tego procesu, tylko jako historyk podchodzę do tego i muszę to przedstawić w ten sposób. Wiem, że to jest czasami trudno, jeżeli chodzi o interpretację, ale inaczej jestem w stanie oceniać te czyny również moralnie, niż ktoś, kto zajmuje się tą kwestią z ramienia prokuratury czy innego punktu widzenia sądowego. Pytanie do pana Krystiana Frosza. Już trochę o tym pan mówił, ale chciałam się zapytać, jak myśli pan o tym temacie wypowiedzi świadków? Ta scena w filmie, kiedy dzieci Murera wyśmiewają ofiary i nie słuchają ich, ta scena, w której ofiary krzyczą, to sceny, które bardzo mnie poruszyły, mną wstrząsnęły, więc te wypowiedzi świadków trafiają na różne reakcje publiczności. Czy chciał pan mówić, czy poruszyć temat tej relacji w swoim filmie? Świadek, sprawca, ofiara? Tak, chciałbym jeszcze tutaj uzupełnić to, o czym mówił pan Andrzej Angryk wcześniej. Jest różnica między wypowiedziami świadków, to ma coś wspólnego z funkcją sądów, więc to, co mówią świadkowie, ma inną wagę, inne znaczenie niż raporty czy zeznania, dlatego że na przykład w tych procesach, też w procesie Murera, nie było tak naprawdę zeznań, które sprawiałyby, że można by Murera uniewinnić. Ale oczywiście zadawane były pytania, to już jest prawie, ma taki charakter groteski. Mówi się tutaj o przerażających rzeczach, a on mówi, no tak, zielony mundur, brązowy mundur,
no trudno i w ten sposób on demontuje te wypowiedzi i dochodzimy do takiego punktu, że pamięć nie funkcjonuje w tym kontekście. Każdy wie, że pamiętamy o różnych rzeczach jesteśmy w stanie sobie przypomnieć różne rzeczy. Także to nie prowadzi do takiego, do takiej rewelacji, takiego odkrycia, że aha, także te zeznania nie mają często jakby nic wspólnego z taką historiograficzną prawdą. Co chciał pan powiedzieć w tym filmie właśnie o tej relacji? Ja miałam takie wrażenie, że powinniśmy być w sytuacji, żebyśmy teraz wreszcie mogli usłyszeć te wypowiedzi, zeznania świadków. Że to przyświecało panu też przy produkcji tego filmu. Jeżeli przeczytać to, co czyta się, znaczy to, co publikują gazety, to ta atmosfera trochę została, już tak powiem, wyprasowana, bo te wypowiedzi były wyśmiewane, a sędzia, który sam był nazistą, nie oferował też żadnej formy, która by się nadawała do tych zeznań, także ten proces musiał być absolutnie skandaliczny. I też trafiłem na akta, jeżeli przeczytamy sobie, tutaj tylko teraz jeden przykład akta z tego procesu, to musiało być coś absolutnie niesamowitego, niewiarygodnego. Były jakieś procesy też w Salzburgu, podczas których świadkowie witali się powitaniem Heil Hitler z oskarżonymi. Także rzeczy, które po prostu trudno jest sobie dzisiaj wyobrazić, jakaś taka polityczna przesada. Także z jednej strony ma to jakiś taki charakter szaleństwa, ale jakby to pokazać w filmie, to nikt by w to nie uwierzył, więc to był taki jeden punkt. A po drugie, ważne było dla mnie, żebyśmy usłyszeli jeszcze jidysz w tym filmie. Dla większości to był też język obcy, którego musieli się nauczyć, ale dla mnie to było istotne, żeby ten język jeszcze raz pokazać właśnie w filmie i żeby pozwolić świadkom zabrać głos, dlatego że jedną przyczyną było to, taką przyczyną było to, że ten proces praktycznie został zapomniany i wszyscy, którzy brali w nim udział ze strony sprawiedliwości, organów sprawiedliwości i polityki, no ich interesowało to, żeby nic po tym procesie nie zostało de facto. Także była to jedna z moich motywacji, żeby zrobić ten film. Także nie chodziło mi o to, że wszystko tutaj jest nowe, także jeżeli chodzi o naukę, bo nauka dysponuje tymi faktami. Oczywiście w dalszym ciągu się nad tym pracuje i tak dalej, ale chodziło mi o takie połączenie też do tego, co jest ogólnie znane. Jest można powiedzieć, że to się okazało w gazecie gdzieś indziej, a więc zostało udostępnione publiczności, ale no, uważam jednak, że nie do końca. Także ja chciałam też na ten poziom wejść. Będziemy mówić jeszcze o polityce, ale najpierw pytanie do pani Joanny Nikel. Mówimy o tym problemie zeznań świadków, mówimy o sprawcach. Jak to wygląda, jak wygląda ta perspektywa polskich naukowców? Słuchać ofiar, wysłuchać i wziąć pod uwagę ich wypowiedzi, jakie prawne konsekwencje wyniknęły twoim zdaniem z tego traktowania wypowiedzi polskich i żydowskich świadków w niemieckich procesach. Próbuję spojrzeć na ten problem z naszej polskiej perspektywy. Czy Niemcy ukarali należycie te zbrodnie i co można z tym dzisiaj zrobić? Bądź
czy w ogóle jest możliwe zrobienie czegokolwiek. Dziękuję, jeżeli mogę, to chciałabym nawiązać moją wypowiedź do tego, o czym mówił pan Angryk, że te dwie wypowiedzi zeznania świadków. Bardzo ważne jest również to, i to też trzeba tutaj wymienić, to, że polska prokuratura, polscy prokuratorzy w latach 60., 70. i 80., jeżeli chodzi o pasywność i taką obojętność niemieckich urzędów śledczych przez wiele lat przekazywały oryginalne dokumenty niemieckim organom sprawiedliwości. Tutaj chodziło o raporty z przesłuchań, o zdjęcia i tak dalej. Dokumenty pochodzące z polskich instytucji prawnych i także z polskiej, z Głównej Komisji Ścigania Zbrodni Hitlerowskich. I te dokumenty zostały przekazane w roku 58 do Ludwigsburga, jak wiemy, do Głównego Urzędu Ścigania Zbrodni Narodowo-Socjalistycznych i stamtąd do lokalnych prokuratur. To doprowadziło do tego, że my już wtedy później nie mieliśmy tych dokumentów w Polsce, więc to była taka dosyć dziwna sytuacja. I jeszcze, co się z tym wiąże, to może mogę powiedzieć coś inaczej. Może mogę wymienić kilka przykładów tego, jak niemieckie sądy podchodziły do zbrodni, które popełniane zostały na Mazowszu. Także kilka chciałabym wymienić osób, które były odpowiedzialne za zbrodnie 11 listopada 1939 roku w Ostrowie Mazowieckiej. To jest mała miejsce właśnie daleko Warszawy, wtedy znajdująca się w Generalnej Guberni. To była grupa około 400 Żydów, którzy zostali bestialsko rozstrzelani i ta zbrodnia nazywana jest mianem Holokaustu przed Holokaustem w literaturze naukowej. Za zamordowanie tych Żydów w Ostrowi w roku 64 przed niemieckim sądem stanęli tylko komendanci Hans Hoffmann, Theodor Pilić i Kurt Kirchner. Wszyscy inni SS-mani, którzy przeprowadzili to rozstrzelanie, w procesie występowali w roli świadków, a nie w roli oskarżonych. Członkowie 91. Batalionu Policji nie zostali uznani za winnych, dlatego że zgodnie z sądem wykonywali polecenia dane im w rozkazie i sąd stwierdził, że nie mieli pola do podjęcia własnej decyzji. Także ci komendanci zostali skazani na 3 lata więzienia poprzez oni, z czego odsiedzieli tylko po 7 miesięcy. Uważam, że to też jest ważne. Niemiecka prokuratura nie zwróciła się do Głównego Urzędu Ścigania Zbrodni Narodowo-Socjalistycznych, Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, nie zwrócono się do niej i podczas procesu nie pojawia się ani jeden polski świadek z tego miasta Ostrowi Mazowieckiej. Sędziowie opierają się tylko na zeznaniach Żydów, świadków żydowskich. Więc oni wiedzieli o tych zbrodniach tylko dlatego, że o tym usłyszeli, nie byli tak naprawdę świadkami. Także
te wypowiedzi tych świadków pochodzenia żydowskiego nie zostały użyte potem, nie znajdują się w raportach z tych procesów. Kolejna kwestia to, jak obchodziły się sądy niemieckie też na przykład w innym postępowaniu Wilhelm Becker, który również był aktywny w Mińsku Mazowieckim, w Mazowszu i w roku 1942 brał udział w akcji Reinhardt. Krótko może wyjaśnię, że to miasto Mińsk Mazowiecki znajduje się około 40 kilometrów od Warszawy i w czerwcu 1942 roku wiele tysięcy osób zostało transportowanych stamtąd do Treblinki. To były tysiące Żydów, którzy podczas tej deportacji zostali zamordowani. I mimo, to jest ważne, mimo licznych zeznań świadków Żydów, nie doszło do złożenia oskarżenia. I w Głównym Urzędzie Ścigania Zbrodni w Ludwigsburgu, Ścigania Zbrodni Narodowo-Socjalistycznych, znajdujemy następujące zdanie z tego przesłuchania, cytat. Nie brałem udziału w likwidacji getta w Mińsku Mazowieckim, dlatego że siedziałem wtedy w pokoju żandarmerii, czy w pomieszczeniu żandarmerii w Mińsku Mazowieckim. Myślę, że niepotrzebny tu jest żaden komentarz. Niemieckie sądownictwo, niemieccy sędziowie reagują na tę wypowiedź w następujący sposób. Mianowicie zamykają postępowanie przeciwko Beckerowi. Co też jest bardzo istotne, jeżeli mówimy o zbrodni, to często zapominamy o tak zwanych zbrodniarzach biurowych, czyli ludzi odpowiedzialnych za całą administrację, którzy zawiadują całym postępowaniem, całą zbrodnią. I tutaj mogę opowiedzieć o Hermanie Bocu. To był urzędnik pracujący w Mińsku Mazowieckim, zajmujący się sprawami Żydów. I potem jak otrzymywał zeznania Żydów, wziął udział w likwidacji getta w Mińsku i był też odpowiedzialny za deportację setek ludzi do Treblinki i ponosi odpowiedzialność za wiele decyzji antyżydowskich i w Dortmundzie został aresztowany przez prokuraturę i zeznał, co następuje, cytat, muszę jeszcze raz złożyć sprzeciw. Nie brałem w żaden sposób, przepraszam, muszę jeszcze raz zaprzeczyć, że nie brałem żadnego udziału w tej akcji. Treblinka to było dla mnie jakieś pojęcie, ale nie wiedzieliśmy, w jakim celu tak naprawdę Żydzi są tam transportowani. Myśleliśmy, że był to obóz pracy. Żeby porównać, przedstawię taką kuriozalną sytuację z pracy prokuratury w Düsseldorfie w latach 60. Proces przeciwko Kurtowi Franzowi, który został wysłany do okupowanej Polski i był zastępcą komendanta zawiadującego obozem zagłady w Treblince. Kuriozalną kwestią w tym procesie było to, że Kurt Franz używał używał Konrad Lorenz, zoolog, późniejszy laureat Nagrody Nobla, został tutaj ściągnięty jako rzeczoznawca i złożył oświadczenie i konkluzja jest taka, że tego typu
kwestie były opracowywane przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. Tutaj też Fritz Power, prawnik z Hesji i też inne przykłady i też różne szczegóły, które trafiły do Ludwigsburga. Była też dobra strona, ale trzeba powiedzieć, że niemieckie państwo ma problem z pociągnięciem do odpowiedzialności zbrodniarzy nazistowskich i tego testu po prostu, tego egzaminu nie zdało. Trzeba przyznać, że zbrodnie popełnione na terenie okupowanej Polski, które nie miały nic wspólnego z morderstwem czy z morderstwami Żydów, nie były interesujące dla niemieckiej prokuratury i dla niemieckiego sądownictwa. Andrzej Angrik. To jest też coś, co piszesz w przedmowie do swojej książki Akcjon 1005. Mianowicie, że na początku twojej pracy zdziwienie było czymś, co ci towarzyszyło cały czas. I nie to, że doszło do Holokaustu, ale właśnie to, że sprawców i ich czyny bagatelizowano po wojnie, że im zaprzeczano tym zbrodniom. Także to tak trochę wiąże się z tą tezą Ralfa Giordano, który napisał książkę Druga wina. Czym jest ta druga wina? Jak określiłbyś, jak opowiedziałbyś tutaj, posługując się własnymi doświadczeniami, własną pracą badawczą, czy Giordano miał rację? To jest właściwie moje pytanie. Chciałbym może połączyć to pytanie z tym, co mówiła pani Nikel i też trochę z tym, co mówił pan Frosz. Zacznę może od tego, o ile mi jest wiadomo, ja nie byłam, nie uczestniczyłam w żadnym procesie osobiście, ale czytałam raporty, że inaczej niż w filmie pana Frosza, większość oskarżonych Niemców, jeżeli doszło do procesu, to w latach 60. i 70. te rozprawy odbywały się przy pustych salach. Nie było dziennikarzy, ale po prostu nie było zainteresowanej opinii publicznej na miejscu. Więc także, że podać taki przykład, nie było też studentów prawa na miejscu, których mogłoby to z zawodowego punktu widzenia interesować. Także nie było ludzi na tych procesach, nie było publiczności. Druga sprawa. Ja już oceniałem bardzo wiele różnych procesów karnych w Niemczech. Myślę, pani Joanna Nikel, że nie mamy tutaj jakichś specjalnie wątpliwości co do tego, co pani mówiła, ale jeżeli przecież ci sprawcy powinni być świadomi skali tego, co zrobili. I potem pojawiały się zeznania, nie wiedziałem, nie było mnie przy tym i immanentnie bagatelizowano, poddawano w wątpliwość te zbrodnie. Bardzo niewiele znalazłem zeznań oskarżonych, którzy rzeczywiście przyznawali się do winy. Raczej próbowali załagodzić swoją winę. Bardzo niewiele znalazłem takich wypowiedzi, w których czuć było jakiś osobisty żal. Mało było zeznań typu tak, jestem zbrodniarzem, zamordowałem ludzi, więc to jest oczywiście trudne do wytrzymania. Bardzo mało jest takich zeznań. Byli sprawcy, którzy wypowiadali się na temat danej sprawy, może dlatego, że byli właśnie tak wychowani. Na przykład tutaj w tym jednym procesie lublińskim on na przykład mówił, że dokładnie co robił, ale tylko mówił tylko o tym, co dotyczyło przedmiotu postępowania. Nie mówił nic o swoich emocjach czy osobistych doznaniach. Też mam jeden cytat, który chciałabym państwu przeczytać.
Pochodzę z Berlin, z dzielnicy Spandau. Policjanci batalionu 9 również pochodzą z Berlin, dzielnicy Spandau. To jest jednostka, która została podzielona na różne grupy. Ci policjanci do grudnia 1941 roku byli odpowiedzialni za gro rozstrzelania Żydów sowieckich. To był też, to byłby ten sobie, ale również Żyć, również Romów. I zeznania, to bardziej na to wchodzi. Cytat. Jak już mówiłem, musieliśmy najpierw rozstrzelać mężczyzn, później kobiety i dzieci. Podczas tej egzekucji odgrywały się straszliwe sceny. Pamiętam, że musiałem strzelać do kobiety, ale która próbowała ochronić swoje małe dziecko przed śmiercią, mianowicie przyciskając je do piersi. Nie mam słów, nie jestem w stanie opisać, co wtedy działo się we mnie. Później miałem rozstrzelać chłopca, który miał 7 lub 8 lat. Widziałem, jak ten chłopiec próbował się bronić, uciekać, schować. Miałem wrażenie, że muszę rozstrzelać własne dziecko. Nie trafiłem, mój strzał trafił w bok. Dostałem jakiegoś załamania nerwowego, musiałem opuścić komando. Tego samego wieczoru nabiłem swój pistolet nowymi nabojami. Przez 2 tygodnie nie mogłem pracować. Więc to zeznanie tego policjanta ze Spandau jest bardzo wyjątkowe. W ogóle jako jeden z niewielu mówi o tym, co się w nim działo wtedy, mówi o swoich emocjach. Równocześnie opisuje on również, jak cierpiał, jaką ogromną trudność mu to sprawdziło i jakie to było dla niego okropne. Czyli oznacza to, że on pewnie w ciągu swojej karierze rozstrzelał kilkaset osób. Nie mówi o osobistej winie, tylko o tym, jak jako narzędzie został wykorzystany. I to jest taka kwestia, która ciągnie się przez różne postępowania. I że właściwie nikt nie stoi ze swoimi czynami. Nikt nie jest w stanie pokazać odpowiedzialności za czyny, które popełnił. I oczywiście są to różnego rodzaju strategie, również samoobronne, ale chciałbym wykorzystać tę sytuację, nie wiem, ile mamy jeszcze czasu, bo to jest taki temat, który cały czas się pojawia. Rozmawialiśmy wcześniej o akcji Reinhardt. Belczyk, jeżeli dobrze pamiętam, Johann Oberhausen został skazany na 1,5 roku. Czyli jeden z obozów, jeden z największych obozów zagłady Niemiec nazistowskich i jedna osoba, która została skazana za to. I zadaję sobie pytanie, czy nie powinniśmy może wybrać innej formy. To takie dosyć prowokacyjne, innej formy prawa karnego, czy prawo karne w Niemczech w ogóle się nadaje do tego typu zbrodni. Więc czy ktoś, kto należał do jakiegoś sztabu w obozie zagłady, czy tu nie powinno by jednak, czy nie powinniśmy inaczej podchodzić do tego typu zbrodni? Czyli nie to podejście, że musimy udowodnić winę, tylko ja jako oskarżony muszę udowodnić, czy spróbować udowodnić, że całej tej winy, czy tej winy nie ponoszę. W Berlinie jest coś takiego w postępowaniach kryminalnych, że często, jeżeli chodzi o takie małe popełnianie małych przestępstw, gdzie oskarżony musi udowodnić, dlaczego jest niewinny. I dla mnie to by było
To tak, lekcja płynąca tych procesów nazistów, próbowano stosować legislację, która de facto nie jest dostosowana do działania w kontekstach takich zbrodni. Spróbujemy porozmawiać trochę o tym pojęciu druga wina i może to jest coś, o czym też mówił Andrzej Angryk, może to jest pytanie raczej do Krystiana Frosza. Mówił Pan już o tym trochę, ale jak Franz Murer się bronił? I dlaczego uważa Pan, czy myśli Pan, że cała ta sprawa Murera pokazuje Pan to w swoim filmie, ale dlaczego ten przypadek, dlaczego to było polityczne i kto się o to postarał, żeby tych zbrodniarzy nie ukarać i dlaczego? I może to jest ta część i drugie pytanie, jak Pan postrzega kwestię tej drugiej winy w Austrii. Czy uważa Pan, że te debaty również toczą się w Austrii? To są bardzo długie pytania. Spróbuję się streścić. Też ta kwestia, w jakim stopniu procesy i ta forma są trudne, czy odpowiednie. To jest długa bardzo dyskusja. Ja też właściwie w to nie wierzę. Interesujące jest to, że historycznie to, o czym wie, myślę, niewiele osób, myślę tylko historycy, w Austrii była taka krótka faza po wojnie, gdzie działały sądy ludowe, działające czy składające się głównie z czterech sędziów. Istotne było, że nie byli oni związani w żaden sposób z narodowym socjalizmem. Przeważnie to był jakiś socjaldemokrata, konserwatysta i komunista, którzy przeprowadzali procesy karne. I ten materiał, którym oni się zajmowali, też jeżeli chodzi o samą ideę, no to jest bardzo interesujący model. Trudna sytuacja pojawiła się dopiero później, kiedy regularne sądy zaczęły znowu działać. Wtedy znowu weszło dokładnie to, mianowicie kwestia tego emocjonalnego podejścia i zupełnie innego postrzegania własnej winy. Także w przypadku Murera, no to tutaj nie pytano, czy nie pytano, czy sędziowie przysięgli sami, nie byli przypadkiem nazistami, także to jest absolutnie absurdalny pomysł i kompletnie absurdalny proces, bo częściowo byli. I ta polityczny związek, no przecież to zawsze ma coś wspólnego z sytuacją polityczną, albo ta proza obrończa, to się kończy, jeżeli popatrzymy na te wczesne przesłuchania, kiedy używa się idealistycznych argumentów i tutaj wspominany jest antysemityzm i myśli się, że to ma taki charakter takiego common sense, to znika później. Także jeżeli się to zaobserwuje w tych procesach denazyfikacji, tutaj też jest pewien rozwój. Używam tutaj tego pojęcia narratywu postmodernistycznego, ale właśnie czuć i widać, jak w tych procesach przeżuwa się po raz kolejny stereotypy, to jest zablokowane w którymś momencie. W tym procesie Murera to, że on jakby mówiłby coś o jakiejkolwiek formie winy czy o nieprzespanych nocach, tego nie wierzę i nie ma też żadnych śladów po tym,
To jest narodowy socjalista, nazista, który wie, jaką wagę przywiązuje się do słów. Tutaj znowu wracamy też do Himmlera. Także jeżeli zajmuje się tymi sprawcami, no to te idee burżuazyjne, to wszystko omija tych ludzi kompletnie. Nie dochodzi do pokazania żadnych emocji. Teraz, jeżeli mówimy o tych rozrachunkach powojennych, myślę, że też jest istotne, żeby zadać pytanie o kolaboratorach, o ludzi, którzy kolaborowali w Polsce. Kolaborowali. Czytałam ostatnio książkę Bora, który pisze o bardzo interesujących kwestiach dotyczących holenderskich kolaborantów. Państwo holenderskie, które podczas okupacji praktycznie zatrzymało całą strukturę państwa i wszystkie urzędy. Także myślę, że wielu urzędników pracowało oficjalnie razem z urzędami okupacyjnymi. I tutaj są dane 25 Holendrów. Dobrowolnie zgłosiło się do holenderskiego Waffen-SS, a kilkaset osób przystąpiło do partii nazistowskiej, a po wojnie aresztowano 12 tysięcy osób, z czego zwolniono potem ponad 11 tysięcy. Holenderskie sądy skazały 145 osób na karę śmierci. Jeżeli się porówna to z akcjami państwa podziemnego w Polsce, mówię teraz około 250 tysięcy kar śmierci i podobna liczba dla kolaborantów. Także to jest bardzo interesujące. Joannika, czy mogłabyś może spróbować powiedzieć, podsumować to, jak polskie sądy po wojnie podchodziły i jak karały zbrodniarzy i kolaborantów. Dziękuję bardzo również za tę statystykę. Co dotyczy polskiej strony, to możemy powiedzieć, że odpowiedzialność, jeżeli chodzi o sprawców i kolaborantów, już podczas wojny ich do tej odpowiedzialności pociągano. Polskie sądy działające w podziemiu skazały nie tylko nazistów, którzy dokonali zbrodni na Żydach, ale także osoby, które kolaborowały z Niemcami i przyczyniły się do szkód dla Polski. Także to jest nieprawda, że polska nauka ogólnie ma problem, żeby przyznać, że problem kolaboracji występował również w Polsce. Niektórzy, to jest zarzucane niektórym naukowcom, ale należy stwierdzić, że kolaboracja została potępiona przez podziemne struktury państwa polskiego na okupowanych terenach i została również osądzona i ukarana. Także ten fenomen kolaboracji to miało miejsce na różnych poziomach takich osobistych, co bardzo ważne. Polska była jedynym okupowanym krajem, który nie kolaborował ani na poziomie politycznym, ani militarnym z nazistami. Również komuniści już w roku 1944
postanowili rozprawić się ze zbrodniami. Można powiedzieć o dekrecie z 31 sierpnia 44, że jeżeli chodzi o morderstwo i morderstwa na cywilach, tak jak i reprezentacji. Także oczywiście komuniści wykorzystują ten dekret z sierpnia, aby działać przeciwko niezależnemu podziemiu, łącznie z Armią Krajową, ale ten dekret został także użyty do rozliczenia się ze zbrodniami przeprowadzonymi przez kolaborantów i nazistów. Także co się tyczy potępienia poszczególnych zbrodni, no to Polska była takim wyjątkiem w Europie powojennej. I tutaj pokazujemy taki paradoks. Polska, która po wojnie w sposób najmocniejszy radziła sobie z kolaborantami na podstawie zebranych akt procesowych, tak zwanego dekretu sierpnia, została nazwana krajem niemieckich kolaborantów. Więc te procesy Wehrmachtu, tutaj doszło do błędów i trzeba powiedzieć, że Warszawskie Centrum Badań nad Holokaustem ma tutaj duże zasługi, które około rok temu zaczęło zajmować się w swoich badaniach aktami procesowymi, między innymi tymi z procesów karnych prowadzonych po tym dekrecie sierpniowym, ale nie można mówić o zbrodniach tylko z pryzmatu czy z perspektywy dokumentów, które powstały podczas postępowań procesowych prowadzonych przez kolaborantów. Także nie można o tym pisać, nie mając takiego spojrzenia, nie znając skali tych zbrodni. Jest tyle różnych źródeł, które wzajemnie się wykluczają, także trudno jest je wszystkie postrzegać w sposób odpowiedni. Dziękuję bardzo. Patrzę tutaj na nasze pytania, mamy ich 15. To jest bardzo trudno teraz będzie wszystkie przeczytać. Przeczytam po angielsku, mam nadzieję, że to jest ok. Może ktoś będzie chciał odpowiedzieć. Zastanawiałam się, czy są jakieś debaty dotyczące legitymacji postępowań sądowych po wojnie, tak jak na przykład Klaus Barbie w Stanach Zjednoczonych. Czy ktoś chciałby może odpowiedzieć na to? I przeczytam też może, przepraszam wszystkich, ale nie mamy tyle czasu, nie możemy odpowiedzieć na wszystkie pytania. Zapiszemy wszystkie pytania, zapamiętamy i może roześlemy je naszym panelistom, może oni mogliby odpowiedzieć może pisemnie na nie. Tomasz Dapper, ci dwaj kierowcy w Belgradzie w 1942 roku, SS-meni Gutz i Meyer, nie zostali nigdy zidentyfikowani, ale od połowy czerwca, czy w połowie czerwca zostali wysłani ciężarówką do Rygi. Czy w tej konsekwencji tych dwóch
Sesmanów. Czy może zostały jakieś akta na ich temat w Polsce? Czy ktoś chce odpowiedzieć na to? Mogę się mylić, ale z tego co wiem, to tych dwóch kierowców, te nazwiska, które tutaj zostały wymienione, Götz i Mayrisch, to były tylko pseudonimy. Także jeżeli chcieć by szukać tych osób po tych nazwiskach, no to wątpliwe jest, czy w ogóle byśmy coś znaleźli. Druga sprawa jest taka, że teoretycznie można powiedzieć, że zawsze da się coś znaleźć, ale właśnie jeśli chodzi o dokumenty dotyczące tego pojazdu z gazem, zostały zniszczone, tak jak i później zniszczono te pojazdy transportujące gaz. Czy mogę jeszcze raz poprosić o powtórzenie tego pytania o Barbim i czy dotyczyło to Stanów Zjednoczonych? Patryk, proszę o pomoc. Więc ja zrozumiałam to pytanie. I to jest też ważny punkt. Czy te organy sprawiedliwości w ogóle nie zostały oczyszczone z nazistów, tak? Czyli to był ogromny problem w tych krajach, z których pochodzili oprawcy, że te wszystkie sieci były pełne nazistów. Naziści byli wśród prawników, adwokatów i tak dalej. I to ciągnęło się również przez okres zimnej wojny. Także tych nazistów było dalej pełno. Można by też powiedzieć, że to, co powiedział, czyli pokazał pan w swoim filmie, jest też przykładem na to postępowanie dotyczące Streckenbacha w Hamburgu. To był szef personalny, odpowiedzialny za jedną z akcji BA, akcja w Polsce. Tutaj prowadził to prokurator, który już był prokuratorem III Rzeszy i widać tutaj, że jest kontynuacja, bo nie było najwyraźniej nikogo innego i to dotyczy de facto wszystkich obszarów, medycyny, policję, administrację. Także większość tej całej generacji, tego całego pokolenia jest obciążona w sposób istotny i nie chcę mówić o winie, ale to moralne przegranie było w dalszym ciągu obecne. Pierwsze akta, które widziałem, no to postępowanie było prowadzone w ten sposób, jak inny prokurator później z podobnym podejściem, z podobną dokładnością, to jest interesujące, jeżeli chodzi o możliwości przemiany w danej osobie, jeżeli zmieniona jest funkcja, która jest mu przypisana, to mogli oni działać właściwie niezależnie od tego, w jakim systemie ideologia ukrywa się za ich funkcją. I oni po prostu funkcjonowali. Także pytanie, jak to właściwie mogło się stać, że skoro ci naziści byli tak bardzo zideologizowani, ale w ramach tej reedukacji funkcjonowali w powojennych Niemczech. Trzeba to postrzegać jako sprawę pokoleniową i to, co nie bezpośrednio pokazuje pan w swoim filmie, że to się powiedzmy biologicznie skończyło czy rozwiązało, no to jest coś, co obserwujemy dopiero teraz. Może mogłabym krótko powiedzieć coś do tego, o czym mówił pan Angrik wcześniej. Dokumenty procesowe mają ogromną wartość poznawczą, jak już mówiłam. Mamy nowe możliwości, nowe perspektywy badawcze, które pozwalają nam nie tylko zdobyć nowe informacje o niemieckiej okupacji, motywacji oprawców, także sprawców, ale również dają nam więcej informacji o okresie powojennym. Dla historyka ważne jest nie tylko to, co stało się w sali sądowej, ale także co stało się poza nią.
Więc należy stwierdzić, że procesy dotyczące zbrodni, na przykład jeżeli chodzi o zajęcie obozów w Sobiborze, czy proces Karla Schreibera, komendanta obozu w Trebnikach, takiego przygotowawczego, także nie tylko tym sprawcom, by im by sami siebie próbowali usprawiedliwiać, ale to o czym pisze Sara Berger, że im dłużej trwały te, toczyły się te procesy, tym mniej było akceptacji społecznej dla nich. Także te procesy również w prasie można było znaleźć wypowiedzi, które, z których wynikało na przykład pisanie o starych, siwych mężczyznach, którzy znajdowali się na ławie oskarżonych. Teraz zamykamy naszą dyskusję, więc może tylko krótko. Zapytam Krystiana Frosza, czy potrzebujemy jakby oprócz tej pracy badawczej, czy potrzebujemy pracy artystycznej, pracy filmowców, żeby opowiedzieć tę straszliwą historię? Czy myśli pan, że w związku z tymi wyzwaniami współczesnej demokracji, czy też raczej z szacunkiem, jeżeli chodzi o przeszłość, że jest to istotne bądź potrzebne? Na co mam odpowiedzieć na to pytanie? Tak, powinna brzmieć odpowiedź. Myślę, to też byłoby interesujące pytanie, mianowicie kiedy i jakimi kanałami różne rzeczy trafiają do opinii publicznej. Jest na przykład ten serial Holocaust, który wywołał coś, czego nie udało się wywołać nauce, także tutaj widać ogromny skok. Też jeżeli chodzi o mój film, to zauważyłem, jak nagle prasa zaczęła się nim interesować, że nagle wyciągam tutaj taki przypadek skandaliczny i nagle to nazwisko Murara, o którym właściwie wszyscy zapomnieli, znowu się pojawia i w opinii publicznej znajduje miejsce. Także to jest bardzo interesujące, jak taki produkt artystyczny potrafi coś zmienić na poziomie społecznym. I to też, co zauważam, to często mam też wyrzuty sumienia, że tutaj siedzę, bo oczywiście nauka, no to czytam taką pracę naprawdę ciężką, to zawdzięczamy historykom, a ja się by tutaj po prostu obsługuję i korzystam z tej wiedzy, ale myślę właśnie, że badacze powinni raczej i naukowcy odpowiedzieć na to pytanie, czy im to pasuje, że również artyści mierzą się z tym tematem. I więc nie wiem, co mam właściwie powiedzieć, że nie chcę tutaj jakby skręcać. Jest dużo też prac, które są bardzo takie kiczowate i to też jest niebezpieczne. Także czas nas goni. My musimy naprawdę zakończyć naszą debatę. Bardzo serdecznie dziękuję naszym gościom za udział w tej bardzo interesującej dyskusji. Dziękuję naszej publiczności i przepraszamy, że nie możemy niestety przeczytać pozostałych pytań. Prawie 200 osób zarejestrowało się na naszą dyskusję, także kończąc chciałabym tylko powiedzieć, że otwarcie tej sali czytelni w archiwach w Berlinie odbędzie się, mamy nadzieję, w marcu, jak już skończy się ta najgorsza faza pandemii, ale chciałabym Państwa już teraz zaprosić na
dyskusję, którą poprowadzi mój zastępca Mateusz Wałkowski 25 stycznia. Udział w niej weźmie Piotr Cywiński, dyrektor Muzeum Auschwitz, Deborah Hetman, dyrektorka Haus der Wannsee-Konferenz i Michaela Küchler. To jest osoba odpowiedzialna za walkę z antysemityzmem i międzynarodowe stosunki Sinti i Roma. Dziękuję bardzo moim kolegom za wsparcie techniczne, Patrykowi Szostakowi i Markowi Kowalczykowi. Dziękuję naszym tłumaczkom Karolinie Golimowskiej i Gizeli Tancz. Życzę nam wszystkim dużo zdrowia i cierpliwości w walce z pandemią. Życzę Państwu również miłego wieczoru i serdecznie dziękuję. Do widzenia.